Hanko z Extreme Hobby. Najlepsi pracują z najlepszymi. Arkadiusz Rzosek, jesteśmy po gali FEN24. Coś się stało, Arek, że nie możesz wyjść do dziennikarzy? Musieli do ciebie przyjść? Nie, wiesz co, myślę, że to każdy przeżywa. Schodzi z ciebie adrenalina, schodzi ciśnienie i zaczynasz czuć ból. I jakbym od razu po walce poszedł na wywiady, to było spoko, ale że chwilę poczekałem i mi za mnie zeszło i mi złapał ból, to wolałem was tutaj zaprosić. Tak cofając się do tego, co się wydarzyło dzisiaj tutaj w hali Torwaru w Warszawie na FEN24 i walki wieczoru oczywiście, no i pojedynku z Patrykiem Schmidtem, gdybyś mógł ocenić runda po rundzie, jak to wyglądało z twojej perspektywy? No, słabo zacząłem pierwszą rundę, w ogóle nie wstrzeliłem się w walkę, ale to z tego tytułu, że zobaczyłem, że te low kicki mu tą nogę trochę zdewastowały już w pierwszej rundzie i rozwaliłem cały plan sobie w głowie na tą walkę przez to, że się podpalałem, żeby te lowy kopać. A no Patryk Schmidt chyba no, po całej mojej karierze nikt tak dobrze nie blokował low kicków jak Patryk Schmidt w wadze ciężkiej. Naprawdę mało ludzi blokuje te low kicki, bo no, to jest ciężko podnieść taką nogę szybko do góry. I Patryk Schmidt naprawdę dobrze te low kicki blokował, a ja się podpaliłem tylko na te low kicki i stąd nie mogłem po prostu się wstrzelić z niczym. Nie myślałem o jakichś dłuższych akcjach, o oszukiwaniu go, o chodzeniu, tylko czekałem aż tą nogę mi zostawi, żeby móc ją kopnąć. I to dużo razy trafiłem w kolano, blok stąd ta rozbita noga. No co, no, trzecia runda już troszkę spokojniejsza i myślę, że od trzeciej rundy zacząłem swoje. Zacząłem troszkę chodzić przede wszystkim. Pracować chłopami, nawet tutaj słyszałem, że jego trenerzy powiedzieli, że od tego momentu, jak mi narożnik krzyknął, żebym chodził, to widzieli, że już sobie przestał ze mną radzić, bo stałem w miejscu i naprawdę dawałem mu się rozkręcać zupełnie niepotrzebnie i nie myślałem, nie kontrowałem, gdzie ja zawsze lubię kontrować i tylko czekałem na tą nogę, czekałem na ten low kick i dopiero w czwartej już w sumie rundzie pad został liczony, dopiero w czwartej rundzie zaczęły te low kick dochodzić. Ja już tak z doświadczenia wiem, że właśnie w FEN-ie bardzo często kontrakty są do ostatniej chwili negocjowane i wczoraj był negocjowany i pytanie, Paweł to też przyznał, jak te negocjacje były mocne i pytanie, czy to miało jakiś taki wpływ, bo to nie są dobre emocje na sam koniec. Nie są, ale no, negocjacje były, to tam nie chcę zdradzać, ale to tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Nic nie było niedogadane, wszystko było dogadane. Wczoraj było po prostu trochę głośno na tej sali, gdzie było ważenie i nie usłyszałem, co powiedział Paweł nie usłyszał, co powiedziałem ja, nie dogadaliśmy się, ale ja oczywiście z Fenem podpisałem kolejny kontrakt kilkuletni i na takich samych warunkach i cieszę się, że mogę być częścią tej organizacji i już teraz jestem podpisany ten kontrakt, że tak powiem, taki trochę już gwiazdorski, jak na mistrza przystał i cieszę się, że dalej będę mógł walczyć dla tej organizacji. W trakcie meczu, w trakcie gali był mecz Legii, czy to był problem dla twoich kibiców wybrać, czy iść na mecz, czy obejrzeć twoją walkę? Był może problem dla kibiców dotrzeć tu wcześniej, ale z tego co się orientuję, no to tam grupa, która miała się zjawiła. No na pewno nie oszukujmy się, no w naszym kraju nie mam zbyt wielu milionerów i nie każdy może sobie pozwolić na dwie dość drogie imprezy masowe tego samego dnia. Na tej samej ulicy, chwila po chwili. I na pewno myślę, że no, ten mecz wpłynął na frekwencję na hali, która i tak była bardzo dobra z tego, co Paweł mówił. I no, kibice sportu walki przyszli. Jeśli chodzi o moich kibiców, to też ci, co mieli się zjawili. Było słychać na trybunach i było słychać po walce, że doping miałem jak zawsze. Także no, wpłynęło to. Nie zdarzyło się chyba tak jeszcze, żeby gala była tego samego dnia, co mecz, nawet o tej samej godzinie, bo chyba raz tak było, że mecz był wcześniej. Ale no, miało to na pewno wpływ i myślę, że na przyszłość będą takie sytuacje inaczej rozwiązywane. Pomijając Benego Agdebui, gdybyś mógł ocenić teraz Patryka Schmidta, ten pojedynek był najcięższy rywal, którego do tej pory spotkałeś w życiu? No, prócz Adegbuja, tak, to był zdecydowanie najcięższy mój rywal. Natomiast no, myślę, że razem wliczając tą walkę z Glory, to była moja ta walka dzisiaj chyba najcięższą walką. No bo tutaj trochę wróciłem gdzieś tam z takiej dalekiej podróży i było w tej walce wszystko przegrana, pierwsza runda i moja niemoc i powrót i znokautowanie przeciwnika. Także myślę, że to była taka najważniejsza wygrana i bardzo mocny przeciwnik. No ja tutaj myślę, że nikt by sobie takiego nie chciał, życzył przeciwnika na powrót po porażce, ale no ja nie miałem wyboru i cieszę się, że tak się ta walka skończyła. I myślę, że to no, zwycięstwo tutaj będzie o wiele bardziej docenione dzisiaj z tym Patrykiem niż każde inne.
patrząc na pojedynek i w sferze bokserskiej, tak? Bo on się rozgrywał też w sferze bokserskiej. Oczywiście obaj staraliście się kończyć akcję i zamykać low kickami, ale jak byś ocenił swoją postawę? Bo było widać, że wykorzystałeś na początku przede wszystkim zasięg, tak? Trafiałeś go lewym prostym, trafiałeś go prawym na zmianę, a z kolei on starał się przebić i przełamać ciebie na tułów. Bardzo fajnie boksowaliśmy na początku, no ale tak jak mówię, mi się wszystko w głowie posypało przez to, że trafiłem chyba mu trzeciego low kicka w pierwszej rundzie i zaczął kuleć delikatnie i mi to wszystko się w głowie w ogóle gdzieś wykręciło w drugą stronę, bo zacząłem biegać za nim i kopać te low kicki na oślep i no to nie jest droga, to będzie na pewno rzecz, na którą będę pracował, gdzieś tam trzymanie tych się w ryzach podczas walki. No z boksu na początku pierwszej rundy jestem zadowolony, no ale później już trochę mniej i te ręce gdzieś tam, w ogóle zapominałem, że używać rąk, bo chciałem kopać i starałem się go złapać tym moim lewym high kickiem często i sprawiał wrażenie, że trzyma ręce nisko, a zawsze te high kicki blokował. Także no przez trochę, myślę, że przez własną gdzieś tam nietrzymanie zimnej krwi ta walka tak technicznie może nie wyglądała dobrze z mojej strony boksersko ani taktycznie, ale no skończyła się tak, jak sobie tego życzyłem. Czy 107 kg, które wniosłeś wczoraj na wagę, to jest ta optymalna waga już do wagi ciężkiej, żebyś mógł rywalizować z zawodnikami pokroju, powiedzmy? Już ja nie mówię o Jamalu Ben Sadiku, który przerasta wszystkich o głowę, no ale powiedzmy z tego typu zawodnikami, którzy są chociażby Tafa czy Innocente, ci wszyscy, którzy są w organizacji Glory i są na tym w tej czołówce, tak, w tej pierwszej 20 na świecie. Nie, myślę, że to jest trochę za mało, żeby czuć się pewnie gdzieś tam, że jeżeli nie przeważają te warunki fizyczne, które tutaj z ich strony. Natomiast no kurde, Badr Hari wszystkich nokautował, jak ważył 90 kg w wadze ciężkiej. I myślę, że tutaj uwaga, to nie jest jakaś moja wymówka. Bardzo ciężko mi złapać kilogramy, mam taką genetykę, a nie inną. No jestem chudy, jak na tą wagę. 107 kg to jest naprawdę mało. Patrick Schmidt myślałem, że jest cięższy, tam ważył 105 i to jest lekki, ciężki. No, walczyłem z Benem, Ben ważył 118 i naprawdę czułem to. Może nie w tyle w sile ciosu, ale w moim wchodzeniu w niego, że jest cięższy o te 10 kg. Na pewno będę chciał w przyszłości przydać, no, mam 26 lat i myślę, że to przyjdzie z czasem. Nie zamierzam się szprycować jakoś specjalnie treningami siłowymi i zamierzam, no czuję się dobrze, mam dużo siły i jestem szybki dosyć jak na tą wagę. Mam warunki fizyczne i myślę, że to przyjdzie wszystko z czasem. Start w organizacji Glory najbliższy to kiedy? Bo oczywiście było zależne teraz, jak potoczy się ta walka, czy nie odniesiesz kontuzji, kiedy masz zaplanowany start w organizacji Glory, albo powiedzmy terminowo chociażby. Oni nie ogłosili jeszcze gali, wiem, że to ma być jeszcze w tym półroczu, nie ogłosili jeszcze kolejnej gali, oni robili galę co miesiąc, teraz chyba troszkę dłużej się poczeka na tą galę. Ja miałem w Glory walczyć tydzień temu, no na rzecz Fenu zrezygnowałem, tak jak już wcześniej wspominałem, finansowo mi to się nie kalkulowało, ale no, jestem mistrzem gala w Warszawie, polska telewizja, to się wszystko wyrównuje, można powiedzieć. I no i co? No i myślę, że no w tym roku, w tym półroczu na pewno jeszcze zawalczę w Glory. Chciałbym w dwie walki w tym roku stoczyć w Glory. Jest, że tak powiem, chęć duża z organizacji, żebym się bił. I ja chciałbym bić jak najwięcej. No w tamtym roku zrobiłem 5 walk, w tym roku może mi się nie udać z uwagi na ten kontrakt taki z Glory dość rygorystyczny, ale chciałbym chociaż ze 4 zrobić. To co, dziękujemy. Gratulujemy zwycięstwa i cóż, chyba że chcesz jeszcze coś dodać. Nie, chciałbym pozdrowić rodzinę, mamę. Mamę, tatę, tak, dziękuję bardzo.